początku meczu, no niefortunnym zdarzeniem Karol po bloku gdzieś dostał w palec i ten palec no nie wyglądał ciekawie, pojechał do szpitala, no już mamy informację, że jest zwichnięty, szyna gipsowa, no myślę, że bardzo długo nie będziemy na niego czekać, no ale pech, bo mamy trudne mecze i Karol na pewno był ważną osobą tutaj w naszym zespole i liczyliśmy na niego, tak jak na wszystkich, że będziemy tutaj pełnym składem. Na szczęście ten zespół mamy wyrównany i wszedł Michał, który jest równie dobrze dysponowany na tą chwilę i pociągnął to, co trzeba było, zrobił, więc cieszymy się, że mamy wyrównany zespół, no ale nie fajnie, że już w pierwszym meczu mamy kontuzję, która gdzieś tam wykluczy nas na Karola przez, myślę, że 2-3 kolejki. Wszystko zgodnie z planem, strata jednego seta, ale 3 punkty mamy, więc wszystko nam się super ułożyło. Myślę, że debiut udany, myślę, że fajne widowisko. A czego zabrakło? No zabrakło doświadczenia. No druga liga była w tamtym sezonie, było łatwo i przyjemnie, jeśli chodzi o mecze. To jest zupełnie inny poziom. Myślę, że dla co niektórych sama otoczka tego meczu to już było przeżycie, którego nigdy w życiu nie mieli, bo mogli to oglądać tylko na hali w Kędzierzynie. Ale myślę, że jeśli chodzi o poziom, myślę, że zrobiliśmy niezłe widowisko i z meczu na mecz będzie to procentowało. Pozytywnie mimo przegranego meczu, myślę, że no nie wyglądało to najgorzej, aczkolwiek uważam, że przegraliśmy ten mecz trochę na własne życzenie, gdyż atakowaliśmy zbyt często w aut. Dawaliśmy punkty za darmo przeciwnikowi, nic nie musiał robić. No wtedy nie da się wygrać z nikim. Ale oprócz tych małych mankamentów uważam, że nasza gra wygląda całkiem nieźle. Walczyliśmy, publika dopisała, mam nadzieję, że zawsze tak będzie. Także no, generalnie na malutki plus. Od początku ten mecz na pewno był nerwowy, wiadomo, inauguracja, pierwszy mecz telewizyjny dodatkowo, też chłopakom gdzieś te ręce drżały, widać to było, bo przeciwnik zaczął wprowadzać na początku zagrywki, my gdzieś nie mogliśmy tego dobrze przyjąć, trochę prostych błędów, myślę, że to musimy szybko wyeliminować, no ale na pewno też taki stres zawsze jest na początku, towarzyszy i nie gra się łatwo, potem kiedy wydawało się, że już faktycznie wyrzuciliśmy to z głowy, to znowu gdzieś jakieś trochę uśpienia. Wiedzieliśmy, że zespół strzelec dobrze zagrywa i cały czas no to się wyczulaliśmy, a mimo wszystko te zagrywki gdzieś oni trochę nam krzywdy narobili. My mieliśmy problem, żeby to zostawić w placu gry, mieliśmy trochę problemu na wysokiej piłce i potem zrobiła się końcówka dla przeciwnika, który nie dogoniliśmy. Na szczęście w czwartym secie wróciliśmy do swojej gry, zostawiliśmy te przyjęcia po swojej stronie siatki, skuteczną grą, zbudowaliśmy przewagę w końcówce, także mogliśmy kontrolować wynik spotkania. No, bardzo mi się podoba to, że jestem na boisku, no i to na pewno jest taka zmiana na lepsze. Drużynę mamy rewelacyjną, myślę, że to było widać dzisiaj z boku, fajnie zagraliśmy. Że można powiedzieć, że nawet ciekawie dla oka. I tyle, no pierwszy mecz, myślę, że nie ma sensu tego jakoś dłużej rozpamiętywać i tyle, no będziemy starali się te pasy podtrzymywać. No graliśmy z zespołem, który gra w tym składzie, nie wiem, bo nie śledzę aż tak, ale co najmniej ze 2 sezony i w tych 2 sezonach no, jest w czołówce, także my jesteśmy Beniaminkiem, także no, na pewno nie byliśmy faworytem. Spodziewałem się różnych wyników, ale no urwaliśmy seta, myślę, że troszkę przez swoje błędy uciekł nam pierwszy set, ale tak jak mówię, ja jestem z chłopaków zadowolony i myślę, z każdym kolejnym meczem będzie tylko lepiej. Mamy wielu bardzo młodych zawodników, którzy mają się właśnie tu ogrywać, wchodzić. Mamy też trochę starszych, taka mieszanka, no jeżeli to odpali, to myślę, że spokojnie pogramy sobie w tej pierwszej lidze i nie będziemy chłopcami do bicia. Myślę, że Mateusz przede wszystkim potrzebuje czasu na boisku na nagrodę, no to wiadomo, pracuje cały zespół, Mateusz atakujący, więc na nim spoczywa ten ciężar zdobywania punktów i wywiązuje się z tego zadania. Myślę, że jeszcze Mateusz pokaże, na co go tak naprawdę stać, bo cały czas to są duże rezerwy jeszcze u Mateusza i my wiemy o tym, że to jest mądry zawodnik, jak będzie dobrze dysponowany i będzie dużo czasu spędzi na boisku, to na pewno tutaj w lidze będzie o nim jeszcze słychać dużo. No jakieś tam zewnętrzne potwierdzenie tego, że dzisiaj zagrałem dobry mecz jest, ale oczywiście ma to znaczenie marginalne. Najważniejsze, że wygraliśmy mecz i to, że się tak akurat złożyło, to mogła być kwestia, była kwestia całej reszty drużyny.